dzisiaj mówić o deklaracji serca. Deklaracja to jest ciekawe słowo, bo to jest słowo dotyczące aktu prawnego. Deklaracja to jest akt prawny, oświadczenie swego rodzaju. Drugi list Jana, taki list jest. Drugi Jan. Jest jeden rozdział, więc od 3 do 6 wersetu jest napisane tak: łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i od Jezusa Chrystusa, Syna Ojca. Niech będzie z nami w prawdzie i w miłości. Uradowałem się bardzo, że między dziećmi Twoimi znalazłem takie, które chodzą w prawdzie, jak przykazał nam Ojciec. A teraz proszę Cię, Pani, abyśmy wzajemnie się miłowali. A nie podaję Ci tego jako nowego przykazania, lecz jako przykazanie, które mieliśmy od samego początku. A to jest miłość, abyśmy postępowali według przykazań Jego. Takie jest to przykazanie, które słyszeliście od początku, aby było zasadą Waszego postępowania. Początek jest ciekawy: łaska, miłosierdzie i pokój. Są tutaj opisane jako uzależnione od miłości zbudowanej na prawdzie. Łaska, miłosierdzie i pokój. Boża przychylność, Boża zdolność, Boża litość. Pokój Boży, czyli wszystko to, co tak naprawdę funkcjonuje w naszym życiu. Święty Jan pokazuje nam, że jest to wszystko uzależnione od miłości zbudowanej na prawdzie. To znaczy, że Bóg tak pokochał świat, tak, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Czyli miłość Boża oparta na jakimś prawidle, tak, ona zaczyna z siebie wydawać różnorakie rzeczy. O czymże jest łaska Boża? To jest jakby Boży ukłon w kierunku człowieka, ale z jakiegoś miejsca Boży ukłon. Tak jakby Bóg stał w jakimś miejscu, kłaniał się z tego miejsca i zapraszał do tego miejsca. To nie jest taki Boży ukłon Boga, który przebiega ziemię i wszystkim się kłania i mówi: zapraszam was do siebie, zapraszam was do siebie, zapraszam, zapraszam. Nie, on tak nie robi. On staje w jakimś miejscu, tym miejscem jest to, że On zszedł na ziemię, umarł za grzechy ludzi, wstał z martwych i każdy, kto uwierzy w to, tak, nie będzie potępiony. On stoi w tym miejscu, w miejscu Chrystusa i się kłania i mówi: zapraszam was. Ale gdzie ja was zapraszam? Zapraszam was do tego miejsca. Łaska jest dana, ale jak tam wleść? No właśnie tam wtedy. Nie wiem, czy ktoś z was kiedykolwiek czytał taką książkę, czy też oglądał taki stary film Wędrówki Pielgrzyma. Widzicie takie? Nie. Się nazywał Bunion, chyba to było napisane. Weźcie sobie, znajdźcie. To jest w ogóle ciekawa historia, niesamowita rzecz. Wędrówki starego pielgrzyma. To jest w ogóle niesamowite, bo to mnóstwo lat temu zostało, to jest w ogóle jakby pewien jakby poetycka historia opisująca człowieka, który szuka Boga. On szuka Boga. No fajnie, bo tam jest napisane, że on wyrusza w podróż, aby tego Boga szukać. Zakłada cały swój ekwipunek na plecy. Cały plecak taki wyładowany wszystkim. Tym, co jest, wszystko w życiu, co ma. On się to wszystko bierze, ten cały swój potencjał i idzie tego Boga szukać. I tam jest taki fajny numer, że jakby pierwszy kontakt w ogóle, jaki on łapie, to w ogóle wiecie, co Bóg mówi, jakby zrzuć to. Żeby odrzuć, bo najpierw to zrzuć, w ogóle tym gadać dopiero. Zwal to w ogóle z siebie. Ale Panie, ja Ci tu coś przyniosłem. Mówi, nie, nic. On tam uniesie różne rzeczy, jakieś podarunki, jakąś mapę, jakieś coś, rozumiesz? W tym plecaku on tam ma. Jak mówi, tego Boga spotka, to temu Bogu pokaże, jaki on cudowny jest i w ogóle wejdzie w kooperatywę z tym Bogiem. Teraz on spotyka się, ten pierwszy kontakt w ogóle, więc rzuć to i tak dalej, ten Bóg go zaczyna tam, jest fajnie, jak on dalej idzie i wchodzi w ogóle w ten system łaski, tak? To on tam napotyka na swojej drodze. Fajna rzecz.
Dopiero ten łaska, miłosierdzie, pokój, prawda? One są pobudowane na Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstańczym. Dokładnie z tego miejsca Bóg mówi, zapraszam was. No gdzie was zapraszam? No tutaj. Ja was zapraszam do zbawienia. Tak? Ktoś mówi, Panie, ale ja chcę Ciebie poznać inaczej. Ludzie przychodzą i mówią, wiecie, wszędzie Boga można z różnych stron poznać. Ja mówię, nie można Boga poznać z różnych stron. Boga można poznać przez Chrystusa. Przez Chrystusa. Przez Chrystusa. Tylko i wyłącznie. Poza Chrystusem się nie pozna Boga. Można szukać Boga poza Chrystusem. Rozumiecie? Można być naprawdę poszukiwaczem Boga. Ja w ogóle nie wątpię, że ludzie Boga szukają. Czy ludzie? To po całym świecie ludzie Boga szukają. Jedni oficjalnie, drudzy nieoficjalnie. Wiecie? Tylko, że to w ogóle nie można znaleźć, bo powiedział, ja jestem drzwiami. Jezus mówi, ja jestem drzwiami i kto przeze mnie przejdzie, ten pastwisko znajdzie, tak? Ty zawsze musisz uczyć się jakby tej drugiej strony medalu. Czyli jeżeli ktoś przeze mnie nie przejdzie, pastwiska nie znajdzie. Rozumiecie, o co tu chodzi? To jest logika. Jeśli ktoś przeze mnie przejdzie, pastwisko znajdzie, bo jestem drzwiami. Jeśli ktoś przeze mnie nie przejdzie, pastwiska nie znajdzie. Ja w ogóle nie wątpię w pobożnych muzułmanów, buddystów, ateistów, ludzi, humanistów różnego rodzaju, rozumiecie? Ludzi naprawdę super różnych. Tylko, że tam nie ma wejścia. Oni szukają po omacku, chodzą po prostu. Władca pierścieni, dokładnie tam jest jedna z części Hobbita, jest taka, że oni wracają na Erebor, ta ekipa wraca na Erebor i w ogóle o co tam chodzi, żeby wejść do tego Ereboru, do tej wielkiej skały, drzwi potrzeba znaleźć. W ogóle wiecie, to jest Ewangelia. Wiecie, oni w ogóle, wiecie, no szukają kogo? Włamywacza. No włamywacza szukają, tak? No Frodo się tam pojawia, żeby kto to jest? To Mesjasz. Symbol Mesjasza. Po co to? Bo to jest fachowiec od tego, żeby drzwi znaleźć. Bilbo. Bilbo, bo Frodo tego ten. Bilbo. On ma znaleźć drzwi. Drzwi. Mesjasz. Drzwi ma znaleźć. Bo tak to jest lita skała i tam nic nie ma, nic nie widać. Więc tutaj w ogóle ten pierwszy fragment to pokazuje, że wiesz, że łaska, miłosierdzie i pokój, tego czego ludzie bardzo pragną, Boża przychylność, Boża zdolność, Boże miłosierdzie, Boży pokój, który przewyższa wszelki rozum, a nawet pojednanie z Bogiem, wejście w Bożą obecność, jest uzależnione od miłości. I ta miłość tutaj jest, widać, to miłość Boża, ta miłość Boża, ona jest, ale ja naszym, ona jest na prawdzie. Ta prawda to jest ten Chrystus, nie ma obejścia. Ktoś mówi, ja tam kocham Boga, ale ja tam, no, ale ja tam mam swoje koncepcje. Ja mówię, człowieku, do piekła idziesz, nie wiesz, czy ty rozumiesz. Czy ty rozumiesz? Dlatego wiecie, dlaczego jestem antykumeniczny, czyli jadę z tym jak z dziką świnią, bo to w ogóle, to wszystko jest niszczące. To, co Michał powiedział, to jest niszczące. No, świadkowie Jehowy przychodzą i przychodzi świadek Jehowy. I teraz o co chodzi? Co ja mam mieć dla świadka Jehowy? Chcesz przyjąć Jezusa? Nie, to wą stąd. Wą stąd. Przeliterować, powiedzieć po chińsku. Rozumiesz, o co chodzi? Bo może to być chiński świadek Jehowy. Dlaczego? Herezja jest zawsze związana z heretykiem. Zapamiętaj to sobie do końca życia. Pamiętaj. Herezja jest związana z heretykiem. Jeżeli heretyk nie chce się pozbyć ducha jakiegoś, to musisz wyrzucić heretyka. Bo inaczej nie wyrzucisz ducha. Żeby duch nieczysty wyszedł, to heretyk musi chcieć. Jak heretyk nie chce, rozumiesz, to się odwraca heretyka, rozumiesz, i okopiali, proszę Ciebie, w plecy. To takie uderzenie proste w plecy. Znowu. Żeby dalej poleciał. O co chodzi? Tak było od początku. O tym mówi święty Paweł. Pamiętacie? Tak? Mówi, proszę nawet z takim tam nie jeść, mówi. Tak? No szok! O szok to jest. A gdzie ten adek? O co chodzi z tą miłością tam, tam w tym wszystkim? Tak? Co oni robią w ogóle, tak? Tylko to jest na tym zbudowane. Ten Bóg robi ten ukłon właśnie z tego miejsca, które się nazywa Chrystus. On się kłania, mówi, zapraszam, proszę bardzo, każdy jest mile widziany. Najgorszy menel może tu wejść. Tu nie ma w ogóle dwóch zdań. Mądrzy, głupi, wszyscy, hej, hej,
ale przez to, przez Chrystusa, tak? Przez Chrystusa, wszystkich zapraszamy, 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 tak? A mądrusia niech tam stoją sobie przy niebie i obserwują swoje zdanie, niech mają. To tak jest głównowarte, bo to piekło idą. A teraz tak, jak już się weszło przez tego Chrystusa, to też potem się funkcjonuje w ten sposób, że się według tych samych prawideł tam żyje. Jak już przeszedłeś przez drzwi pod tytułem Chrystus, to ty musisz zrozumieć, że tam już nie ma innych zasad, tylko Chrystusowe, bo tam to już w ogóle nic nie ma. Tam właśnie w tej książce, podróże tego pielgrzyma, to tam już w ogóle wchodzi, i tam też to w ogóle on musi się dostosować do tego, co tam się dzieje w ogóle. Tam zmiana myślenia mu jest potrzebna, rozumiecie, on w ogóle musi teraz wejść jakby w kulturę tamtą. Tak? Werset czwarty, bo to jest, wiecie, co to jest w ogóle za list? To jest list świętego Jana, apostoła do jednego z kościołów. I tutaj on używa sformułowania, bo to jest napisane starszy, do wybranej Pani i do jej dzieci. Starszy do wybranej Pani i jej dzieci. Istnieje wielkie prawdopodobieństwo. Różne są zdania na ten temat, dlaczego on to tak pisał, ale istnieje prawdopodobieństwo, że było to również wysyłane z więzienia. Że również ten list był nielegalnym listem. Bardzo możliwe, że on w Patmos to pisze, jak on już siedzi na Patmos. Rozumiecie? Że on w ogóle, już będąc więzionym gdzieś, on pisze list. I teraz on nie pisze, ponieważ ten list nie przeszedłby jako list do kościoła, on by nie był, on by, to było niemożliwe, tylko on by tytuł do pewnej Pani. To jest list do jednego z kościołów, które on założył w ogóle, prawdopodobnie Jan, nie? Do jednej ze wspólnot Janowych. Werset czwarty mówi, o tym, że chodzenie w prawdzie nie jest udziałem każdego człowieka. Czyli tutaj, zobacz, uradowałem się bardzo, że między dziećmi twoimi, czy tam w ogóle wszyscy wierzący, prawda, znalazłem takie, które chodzą w prawdzie. A, czyli są takie dzieci, które w prawdzie nie chodzą. Czyli on się uradował, ten apostoł, że on tam znalazł wśród tych wierzących jakichś takich, którzy chodzili w prawdzie. Czyli w ogóle to, co się nie chodziło w prawdzie, to już w tamtych czasach było normalne. To w ogóle nie było dzisiaj, dlatego ja się nie dziwię dzisiaj. Ja się nie dziwię. Częściowo to jest związane z tym, co powiedział Michał. To jest kwestia niedojrzałości bycia dzieckiem. I to jest jakaś tam część zjawiska. Drugą częścią zjawiska to jest po prostu niechęć prawdy. Niechęć. No prawda, ona w ogóle jest taka... Nie wiem, o, kiedyś poprosiłem lata temu Norberta, mówię, w naszym chyba tam w drugim kościele, mówię do niego, weź krzyż zrobić. Weź krzyż taki zrób, bo tam i telewizja miała przyjechać, jakiś tam wywiad, który robisz, mówię, zrób krzyż. Przyniósł mnie to. To tam stoi, bo tamto. Ja to specjalnie zachowałem, ten krzyż. On go wziął, człowieku, akacja tam rosła. Wziął tej akacji młodej, nazywał i z tego skręcił krzyż. Pokaleczył się przy tym, porobił, przyniósł ten krzyż, bo masz krzyż. Ja mówię, cholera, jak to złapać? I w ogóle natychmiastowe objawienie, w ogóle wiesz. Ja kiedyś ten krzyż powiedziałem, żeby odkręcili, ja tu podawałem go ludziom, nie masz po szybę. Ty zobacz, jak to się trzyma. To zobacz, co to jest. Weź sobie to potrzebę. To nie jest krzyżyk ładny, złoty, który tam masz powieszony, jest gładziutki, rozumiesz, i kosztuje 1500 zł. To nie to jest. To bierzesz do ręki i to cię boli w ogóle. To cię boli, jak tylko do ręki bierzesz. Bo rozumiecie, krzyż to jest... Rozumiecie, o co chodzi z krzyżem? Krzyż to jest boląca rzecz, to jest zabójstwo. W ogóle wiesz, czym się zajmuje krzyż? Zamordowaniem starego człowieka. Zamordowaniem. Krzyż z nikim nie prowadzi dyskusji. Rozumiesz? Krzyż w ogóle nie daje nikomu szans dyskutowania. Ludzie przychodzą i mówią, wiesz, ja przyszedł do Jezusa, ale ja mówię, idź, mówi, idź. Mówię, idź, idziesz na krzyż. Musi twoje ego umrzeć. Śmierć dla twojego ego, twoich poglądów, koncepcji, tego, co było dobre, co było złe. Zrobiłeś jakieś dobre rzeczy w życiu, niech będą przeklęte. Człowieku, jakieś złe zrobiłeś, niech będą przeklęte. Tak się idzie na krzyż. Rozumiesz? Tak się idzie na krzyż. Uratowałeś człowieka jakiegoś i przychodziło uratować człowieka, niech to będzie przeklęte. Zabiłem człowieka, niech to będzie przeklęte. Równo, tą samą kreską. Rozumiesz? Tą samą kreską.
Kiedyś w więzieniu głoszę Ewangelię jednemu takiemu kościołowi, się aż zagotował na mnie, bo mówi, ty wiesz, mówi, człowieku, ja uratowałem kobietę, mówi, która tonęła. I co? Mówi do mnie, no i co powiesz, ale to jest twoja osobista tragedia. Ratowniku za 5 razy. Co ty myślisz, że ty przyjdziesz do Boga i powiesz, panie, jestem ratownikiem, bo ja uratowałem kobietę? I w związku z tym tutaj mnie proszę uchylić drzwi, ja sobie będę do nieba, tak? Mówię, takiego wała. Mówię, nie masz w ogóle dla tego pojęcia o krzyżu. Krzyż Golgoty to jest miejsce śmierci starego człowieka. Rzeczy dobrych i złych. Nieważne, kto przychodzi, każdy ma być ukrzyżowany. Czy przychodzi intelektualista, czy przychodzi debil, czy przychodzi biznesmen, czy przychodzi złodziej. Wszyscy na krzyż. A potem zmartwychwstanie. I nowy gatunek. Nowy gatuneczek powstaje, nowy gatuneczek. Rozumiecie? Nowy gatuneczek. Już nie homo sapiens, tylko chrystusowcy. Nowy gatunek. Która, wiecie, rozumiesz, kiedyś miałeś grupę krwi ABR H-, tak? Wiesz, jak od razu masz grupę? Jezus Chrystus, Syn Boży. Możesz ze skrót dać i krzyżyk na koniec plus będziesz zawsze. RH ma plus zawsze. Takie masz taką grupę krwi, masz taka grupa krwi jest odpowiednia. My jesteśmy innej krwi, w ogóle innego gatunku. I teraz okazuje się, że mimo tego, to można nie chodzić w prawdzie. Dlaczego? Bo wolna wola pozwala ci decydować o tym. Rozumiesz? I tutaj święty Jan się zderza z tym. Mówi, cieszę się w ogóle, że ja zobaczyłem takich, co chodzą w prawdzie. Tak? Czyli chodzenie w prawdzie nie jest udziałem każdego człowieka wierzącego. To jest taka informacja. I piąty werset jest ciekawy. A teraz proszę cię, Panie, abyśmy się zaniemiłowali. A nie podaję ci tego jako nowe przykazanie, lecz jako przykazanie, które mieliśmy od samego początku. Wzajemna miłość, deklaracja serca, to prawo, to przykazanie. Deklaracja serca jest prawem, jest przykazaniem. Zobacz. A teraz proszę cię, Panie, abyśmy wzajemnie się miłowali, a nie podają ci tego jako nowe przykazanie. Co to jest wzajemne miłowanie się? To jest przykazanie Boże. To jest prawo Boże. Prawo Boże. Deklaracja serca jest prawem. Deklaracja serca. Musisz wybrać, z kim jesteś miłośnie związany. Ty musisz wybrać. Podkreślam słowo musisz. Dlaczego? Bo bez tego człowiek trwa w zawieszeniu. Wiele chaosu do ludzkiego życia przychodzi przez to, że człowiek nie podjął deklaracji serca. Nie wie. On nie wie. On nie wie. Ja spotykam ludzi, na przykład ktoś ma żonę i ma kochankę. Ja mówię, jak ty żyjesz? Powiedz mi, bo to jest mistrzostwo świata. Jak to się żyje, masz mieć żonę i kochankę? Czy to człowieku, to trzeba w ogóle, bo tak, rozumiesz? No bo dobrze, ktoś tam zdradził się żonę, okej. Okay. To jest inny kaliber. Ale na przykład człowiek prowadzi dwa życia. Dwa życia. Są ludzie na przykład, którzy mają w ogóle dwie rodziny. Tu mają dzieci, tam mają dzieci. Tak żyją w ogóle. Wiecie? To jest szok. To jest szok, jak ludzie żyją. Więcej. To jest, załóżmy, jakoś ogólnie uznane za jakąś tam formę patologii. Ale zobaczcie, na przykład są ludzie, co dla mnie też jest niesamowite dziwną rzeczą, że potrafią mieć dwa rodzaje przyjaciół. Dwa rodzaje. Jeden rodzaj przyjaciół zupełnie przeczy drugiemu rodzajowi przyjaciół. Ja mówię, jak ty się dogadujesz z tym? Boże. To jest, jak to jest możliwe, że ty się ze mną przyjaźnisz, tak? I z nim się przyjaźnisz. Jak ty to robisz? Bo to jest dla mnie ciekawa sprawa. Gdzieś musisz iść na kompromis. Albo ze mną, albo z nim. Bo ja nie wierzę w to, że tak można. Ja na przykład tak nie umiem. Przepraszam. Ja mogę być w każdym środowisku, bo to nie chodzi, że nie bycie. Ja jestem w każdym środowisku, mnie nie zależy, w jakim środowisku ja jestem. Ja w każdym środowisku się porozumiewam. Ale kiedy to chodzi do tego, żeby być blisko z kimś, to teraz wiecie, co mi się załącza najpierw, jak wchodzę w bliską relację z kimś? Jakaś formuła prawdy przed do przekazania.
Ty, ja nie mogę wejść w bliską relację z kimś bez przekazania mu prawdy. Ja sobie nie wyobrażam, że idę na browar z kimś, proszę ciebie, pobijam kimś sobie browarek, proszę ciebie, i ja temu człowiekowi na przykład nie powiem o Jezusie, ja mu nie powiem o tym, że jest w zmartwychwstanie i nie powiem mu, że on idzie do piekła. Ja nie wiem, jak to się robi. Rozumiecie? Ja nie wiem. Ja bym nie był w stanie tego zrobić. Ja bym nie był w stanie, proszę ciebie, iść, proszę ciebie, i się z kimś przyjaźnić poza formułą prawdy. Prawda? To jest rzecz niemożliwa. A więc musisz wybrać, z kim jesteś miłośnie związany. Dalej, musisz zaangażować się miłośnie w ludzi, których wybrałeś. Jeżeli ty wybierasz jakichś ludzi do swojego życia, a pamiętasz, co ci powiedziałem na początku dzisiejszego spotkania, że ty jesteś decydentem, jeśli ty wybierasz jakichś ludzi, i ty już ich wybrałeś, tych ludzi, to ty teraz musisz zaangażować się miłośnie w tych ludzi. Ty nie możesz na pół gwizdka, ty nie możesz z boczku. Ty nie możesz, rozumiesz, tak troszkę. Rozumiesz? To musi być brzunio przy brzuniu, nonio przy nonio. I tak sobie chodzimy. Tylko takie coś się liczy. Bo tak na odległość dłoni, rozumiesz? To nie da rady. Rozumiesz? Bo nie da rady. Bo to ciągle będzie coś, co będzie gdzieś w oddaleniu, tak? To się nie chwyci. Szósty werset pokazuje, że miłość opiera się na posłuszeństwie prawdzie. Zobacz. A to jest miłość, abyśmy postępowali według przykazań Jego. No co to w ogóle za zapis jest? Kurczę, Nowy Testament. To Nowy Testament jest. Cały czas czytamy Nowe Przymierze. To musimy to wyciąć chyba, tak? Możemy to wyciąć w ogóle wszystko na dole. Naprawdę. To jest miłość, abyśmy postępowali według przykazań Jego. Miłość opiera się na posłuszeństwie prawdzie. Tu nie ma mowy o dekalogu. Tu nie jest mowa, przecież wiecie, tu nie jest mowa o 10 przykazaniach, o 630 na przepisach rabinistycznych. To nie o tym mowa. Boże przykazania, które są w Nowym Testamencie określone jako Boże przykazania, to są prawidła Boże. To jest szereg prawideł. Ludzie mówią, no tak, nas nie obowiązuje 10 przykazań. Ja mówię, pewnie, że nas nie obowiązuje. Obowiązuje nas cała koncepcja myślowa Jezusa. A jak dziesięcina nas nie obowiązuje, tylko stocina. Jest różnica? Nas nie obowiązują żadne dziesięciny. Mamy wszystkie swoje pieniądze zaangażować w Królestwo, bo jesteśmy cali zaangażowani w Królestwo. Rozumiesz? Ja teraz muszę sobie odpowiedzieć na te pytanie, czy gacie, które mam na sobie, tak, służą Królestwu, czy nie? Bo ja nie wiem, ja muszę wiedzieć. Ja muszę to sobie, wydaje, sam sobie odpowiedzieć, tak? Czy to jest, czy gacie, które mam na sobie, to jest moja prywatna sprawa? Czy to jest jakieś moje osobiste, rozumiecie, skoro mój tyłek służy Jezusowi? No bo skoro ja złożyłem członki swoje na ofiarę, miłą Bogu, tak? List do Rzymian, jak Wół mówi, to złożyłem wszystko, łącznie z tym miejscem, gdzie plecy kończą swoją szlachetną nazwę. Tak? I teraz ja mam tam gacie. I teraz pytanie, czy to służy Bogu? Służy. Wszystko służy Bogu, co ja posiadam. Rozumiem. Miłość opiera się na posłuszeństwie prawdzie. Miłość opiera się na posłuszeństwie prawdzie. Nie może ktoś do ciebie, posłuchaj, nie może ktoś do ciebie powiedzieć, ja kocham, jeśli on nie akceptuje prawdy. Ktoś, kto mówi, kocham. Kocham. Ja mówię, kocham cię, ale. Ja pamiętam, jak ta gwiazdka jeszcze była niezbawiona, pojechaliśmy pierwszy raz do kościoła, usiedliśmy w pizzy, kasy, ona mówi, to nas podzieli. To ona od razu, jako niewierzący człowiek, wiedziała, że to nas podzieli. Rozumiesz? Bo ona zobaczyła to wszystko, zobaczyła mnie w tym wszystkim i zobaczyła siebie w tym wszystkim. I zobaczyła, że jesteśmy po dwóch różnych stronach w ogóle wszechświata. To nie trzeba było głębokiej analizy tego wszystkiego. Ona zobaczyła, że ja przytem w ogóle do siebie, chociaż tam pierwszy raz w życiu byłem, zaznaczam, bo wtedy, ja wtedy też tam byłem pierwszy raz w tym kościele. Tak? No to nas podzieli, no tak. Podzieli.
nas, bo da, nie połączy nas. Ludzie mówią, Chrystus łączy ludzi. Ja mówię, weź. No proszę Cię. No Chrystus nie łączy ludzi. No to już nawet wynika z Jego osobistej wypowiedzi w ogóle. Przyszedłem, żeby podzielić. No to tak powiedział, to diabeł powiedział. Ja przyszedłem połączyć. Przyszedłem podzielić. Ja mówię, mnie macie, że ja przyszedłem w ogóle połączyć? Ja miecz przyniosłem. W ogóle miecz. Ale powiedz teraz, zobacz, jakie to jest uderzenie w humanizm. Rozumiesz? Połączenie to nie jest filozofia Boga. Wiecie na przykład, czyją filozofią jest połączenie proletariatu. Proletariusze wszystkich krajów łączyć. Kto mi tak mówił? Komuniści biorą. Łączyć. Kochasz poprzez służenie prawdą i chwytanie prawdy w człowieku kochanym. Jak ty kochasz? Poprzez służenie prawdą i wychwytywaniu prawdy z człowieka, którego kochasz. Jak ja mam kochać człowieka, jeśli ja go nie będę kochał, chwytając się za prawdę w jego życiu? Proszę bardzo, jak ja mam go kochać? Ja sobie na przykład siebie wyobrażam, że ja jestem na przykład kawalerem i sobie tak chodzę, tak się bujam i tak szukam, proszę Ciebie, panienki, proszę Ciebie. I teraz chodzi sobie taka panienka i ona nie ma w środku takich uchwytów prawdy i ja teraz ją chwycę. Za co ja ją chwycę? Nie za prawdę. No. A to mi nie da absolutnie nic, bo na tym się nic nie zbuduje. Ja muszę prawdę w tej kobiecie znaleźć. Rozumiecie? Ja w życiu bym nie ożenił się z kobietą ze świata. Żeby ona nie wiem, kim ona była. Ja nie wiem, żeby ona nie wiem, co ona miała. Rozumiesz? Ja 15 sekund w ogóle mi by do głowy nie przyszło. Ja nie rozumiem. Nie by, rozumiesz, najdrobniejsza emocja, bo jakby mnie emocja jakaś zadrżała, bym zabił mordę. Powiem więcej, ja bym w życiu się nie związał z siostrą w Chrystusie, która by nie chodziła w prawdzie. Ty, to w ogóle, no co ty, no po co? Żebym ja miał kongo w domu później? Człowieku. I ja do przodu, proszę Ciebie, za Chrystusem, a ona by przed Ciebie dyskusję ze mną prowadziła, bo ona ma inne koncepcje. Rozumiesz, o co chodzi? Przecież ja nie wiem, człowieku, ten miecz Chrystusowy od razu by nam Waliński podzielił na pół. Ja sobie nie wyobrażam takich rzeczy. Tak? To za rękę się idzie razem po prostu i hejaj do przodu i się wtedy zwycięża. I to nie ma dwóch zdań. To są małżeństwa Boże. To wtedy ma sens, a nie, człowieku, ty idziesz, on się ciągnie za tobą, proszę Ciebie, ty pół życia może. O, co zrobić z nim? No co zrobić? No co mam z nim zrobić? Bo on nie chce kochać Boga tak, jak ja kocham Boga. No nie wiem, co masz. No w strzykawce mu nie zaaplikujesz. No, żeby to można było zaaplikować w strzykawce. No miłość. To po prostu już jak steryt i koniec. Nie, ale nie można. Od początku jest to priorytet i jest on głoszony. Od początku jest głoszone to, że miłość to jest postępowanie według Bożych prawideł. To tak się kocha. Tak się kocha Boga i tak się kocha człowieka. Rozumiecie? Tak się kocha Boga i tak się kocha człowieka. I dopiero wtedy można życie kłaść. Rozumiesz? Życie kłaść można. Wtedy dopiero. List do Hebrajczyków 13:16 mówi tak. List do Hebrajczyków 13:16. A nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej. Takie bowiem ofiary podobają się Bogu. Deklaracja serca niesie za sobą ofiarę. Jeżeli ty się deklarujesz miłować, być z kimś, rozumiesz? Żyć z kimś, iść z kimś ramię w ramię, przez wodę i ogień, to ty musisz zrozumieć, że ty będziesz, że ty poniesiesz ofiarę jakąś, że ty zapłacisz za to. W ogóle wiecie, co z tą miłością, kurczę, jest? Że miłujemy, jeszcze płacimy, kurczę, no. Że to w ogóle, że idziesz w tą miłość, rozumiesz, tę ofiarę jeszcze składasz w tym wszystkim. Bo tak to jest w tej miłości.
ogóle spójrz na tą miłość, tą ofiarę się składa. I to nie to, że ktoś ci każe. Nie! To chcesz tą ofiarę złożyć. Chcesz. Doprowadzasz siebie do tego miejsca, bo ty będziesz w ogóle chciał. Nie to, że tu czujesz coś. Ja na przykład, kiedy idę ewangelizować, idę coś robić, ludzie, ja w ogóle nie czuję żadnej euforii, żadnej ekstazy w związku z tym związanej. Jak ja widzę chorego człowieka, ja wcale nie widzę jakiejś ekstazy, w ogóle jakiejś, o, goś tam go uzdrowi. Nie, no w ogóle, rozumiesz, co tam czujesz, jak uzdrowi? Nic nie czuję, no nic nie czuję, nic. Nic. W ogóle. Po prostu idę go uzdrawiać na podstawie prawdy Bożej, amen? Prawda Boża jest jakaś. Idę go uzdrawiać. Tak samo jak jakąkolwiek dobroczynność robię, tak? To tutaj, bo czujesz coś, czy nie czujesz? Nic nie czuję. Wczoraj ktoś tam do mnie pisze, człowiek taki, o, mówi, słuchałem twoich kazań, mówi, mam potrzebę teraz taką finansową, ty byś mi dał trochę pieniędzy. Ja mówię, nic ci sobie. Czemu mi nie dasz? To jest niezgodne z twoimi nauczaniami. Ja mówię, to jest manipulacja, to ty gadasz do mnie teraz. Wiecie, na oczy nie widziałem 15 sekund, ja cię nie znam, ty do mnie dzwonisz, że będzie to pieniądze. Ja wiem, kto ty jesteś. Człowieku, potrzeb jest wiele. Mówię, ja czynię dobrze według objawienia. Mam objawienie, idę i czynię. I życie swoje kładę. Poza objawieniem nie robię nic. Nic, nic. W ogóle jestem passé. I w ogóle się nie spinam. Wcale by to nie przeszkadza. Musisz przygotować, jakby. Może inaczej, nawet zrezygnować z różnych przekonań i poglądów, które są antymiłosne, na rzecz prawdziwej, zadeklarowanej miłości. Zrozum, że miłość musisz deklarować, że w twoim sercu musi powstać deklaracja. Nie bój się tej deklaracji, że będę kochał, że będę szedł, że wchodzę w relacje z tym i z tym człowiekiem. Że idę z nim. Deklaracja. Deklaracja serca. I zgadzam się na ofiarę. Zgadzam się. Zgadzam się na ofiarę. Bo wy wiecie, że nigdy nie będziecie mieli pewności, czy ta deklaracja, ona was nie porani. Nigdy. Nigdy nie będziecie mieli pewności. Wiecie dlaczego? Bo człowiek jest człowiekiem. Sorry. I w ogóle bierzesz człowieka, tak? Z Bogiem w środku i z człowiekiem na zewnątrz. Taki byt przyjmujesz do swojego życia. I wiesz, Bóg w tym człowieku to cię nie zrani, nie? Ale człowiek w tym człowieku to cię może zranić. Bo nie jest jeszcze tak. On nie jest tak. Ja osobiście jeszcze nie spotkałem kogoś tak zjednoczonego w swojej psychice z Bogiem, żeby nie ranił innych ludzi. Jeszcze nie znam. Wiecie, Jezus taki był, nie? Chociaż też jak się przyglądamy Mu, to co On robił, to jest takie dziwne. A jednak to nie było ranienie, to co On robił, nie? To nie, On nie ranił. Efezjan 4:32. Mówi tak. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdecznie odpuszczając sobie wzajemnie, jaki wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Deklaracja serca nie daje ci gwarancji łatwego życia w grupie. Deklaracja serca nie daje ci takiej gwarancji. Tworzymy kościół, tworzymy zespół i to nie jest gwarancja łatwego życia. Łatwe życie jest poza grupą. Rozumiecie? Trzeba to zrozumieć. Łatwo się żyje poza grupą ludzi. Łatwo. Bo poza grupą ludzi nie ma w ogóle żadnej formy nacisku emocjonalnego na ciebie. To może cię zabić, tak? Ale jest łatwo. Rozumiecie? Bezłatwo. Mnóstwo ludzi takie coś wybiera. Wiecie, gdyby w Polsce zebrał tych ludzi, którzy żyją poza kościołem, tak? To by zbudował największy kościół w tym kraju. Z ludzi żyjących poza kościołami.
największy kościół. W Polsce jest dużo ludzi, którzy nie są w kościele. Mimo tak małego nawrócenia, mimo tak małej ilości nawróconych ludzi realnie, to dużo ludzi, większość ludzi jest poza kościołami niż w kościołach. Po prostu. Albo jeżeli są w kościołach, to są ludzie, którzy wchodzą w tak zwierz, wtapiają się w pewien krajobraz. Nie? Bo tam już są takie duże wspólnoty chrześcijańskie, gdzie ludzie są inkognito. Chodzisz, jesteś inkognito, wiesz, nie? I tam sobie możesz przyjść, sumienie swoje zagłuszysz, w niedzielę przyjdziesz, proszę ciebie, pomodlisz się, rozumiesz, tam przyniesiesz dziesięcinę i się zwiniesz stamtąd. I nie ma w ogóle żadnego wpływu i to w ogóle jest okej, okay. Wiesz o co chodzi, w razie czego tam potrzebujesz, tak cię tam pastor zobaczył raz drugi, trzeci, to pójdziesz jakiegoś doradztwa, potrzebujesz się czegoś, dowiesz, tam zobaczysz kogoś mądrzejszego, tam to w czymś, a tak to generalnie trzymasz się z Bogiem i tak se żyjesz, tak użyje masa ludzi tak żyje, tak? Bo życie w grupie na podstawie deklaracji serca to jest niewygodna rzecz, niewygodna. Tu się przepraszać trzeba, tu trzeba dbać, w szacunku się wyprzedzać, chodzić się interesować drugim człowiekiem, rozumiesz, w ogóle wiesz, wpieniać je czyjaś tam cielesność, chodzić przy nim, odrzucasz, żyjesz z nim jakoś, rozumiesz, często dochodzi do konfliktów między wami, w ogóle wiesz, to takie, co powie, co to jest? Ja mówię, no, grupa miłosna. Taka miłosna grupa wsparcia, popularnie zwana kościołem. Tak? To jest normalna rzecz. Znaczy ja to wybrałem. O. Ja takie coś wybrałem w życiu swoim. Wybrałem. Choć byłem też przez diabła manipulowany, żeby wybrać inny sposób życia, nie? Musisz zdecydować się na wyrzeczenia i zranienia. Jeżeli funkcjonujesz w miłosnej deklaracji serca. I musisz też zdecydować się na komunikowanie miłości. Na to, że ty komunikujesz tą miłość. Że ty w ogóle mówisz o tym. Że ty funkcjonujesz w takiej w pewnym sensie zależności miłosnej, ale też domagając się tej miłości. W pewnym sensie. Się domagasz tej miłości. Czyli nie schodzę ci z drogi. Kochaj mnie. Ja się nie zejdę ci z drogi. Nie uniknę ciebie. Ludzie często mówią, ja pytam, dlaczego do mnie nie dzwonisz? A, bo myślę, że jesteś zajęty. Ja mówię, że to jest zniewolenie demoniczne. Taki demon jest. Ma na imię, myślę, że jesteś zajęty. Napisz sobie pro ciebie imię demona takiego, nie? I go zacznij gromić. Demon, myślę, że jesteś zajęty, gromię cię w imieniu Jezusa. Bo się komunikacja miłości to jest wchodzenie sobie w drogę. Ja nieraz mówię, Sara przychodzi, staje przede mną i ona mówi, ja tak ona tak czuję. Ja idę, ona przede mną staje. Zauważ mnie, zauważ. Ona robi takie rzeczy, słowo honoru. Albo w ogóle przychodzi i mówi, traktuj mnie, traktuj, traktuj. Ja mówię, ja, ona nieważne, traktuj, traktuj. Czujesz? W ogóle dziecko, wiesz, 10-letni, przychodzi mi, traktuj mnie, traktuj. Tak? Ona się narzuca. Dlaczego ona się narzuca? Bo ona zaburzona nie jest. Ona się narzuca, bo nie jest zaburzona. To jest ciekawe. To jest wbrew humanizmowi. Nie będę się narzucał. A dlaczego? A dlaczego masz się nie narzucać? Istnieje chorobliwe narzucanie. Jeżeli ja zobaczę, że ktoś się chorobliwie narzuca, to zaraz szybciutko go z tego wyprowadzę. Ale o wiele większym problemem jest izolacja niż narzucanie się. Diametralnie większym problemem jest izolacja w kościele niż narzucanie się w kościele. Narzucanie się w kościele, te chorobliwe narzucanie to jest niewielki problem. Izolacja jest kolosalnym problemem. Ja bym wolał 100 razy, żeby ludzie się narzucali. Tak? Jak się narzucasz, to znaczy ty komunikujesz potrzebę. A jak ty się izolujesz, to ty iluzyjnie informujesz wszystkich dookoła, super, świetnie, of course, Pan ze mną.
Krótko powiedziawszy, nie potrzebuję was. I mogę was pouczyć najwyżej. A pouczyć mogę. Z daleka pouczę. Ale nie zakomunikuję przy. To jest problem. Efezjan 4,16. Jest napisane tak, a przede wszystkim. Dobrze, ja przed napisałem do was, dobrze. Efezjan 4,16. Nie, ja źle napisałem. Zaraz. Nie ważne. To nie jest istotna sprawa. To jest ten tytuł. Generalnie deklaracja serca. A dobrze. A właśnie. Widzisz? Diable? Czy... Dobrze, 4,16. 4,16. Którego ciało spojone jest związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stały według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. Deklaracja serca doprowadza cię do zasilenia realnej realizacji powołania i wzrostu. Czyli kiedy ty deklarujesz życie miłosne z kimś, kiedy deklarujesz życie miłosne w grupie, to jest stymulatorem do twojego wzrostu. To jest stymulatorem do realizacji powołania. To cię zasila. Ludzie, czy wy wiecie, jak my się możemy zasilać? Zasilać wzajemnie. Jak bardzo możemy wpłynąć na to, żeby realizować swoje powołania. Ludzie się boją, że miłosna deklaracja zatrzyma czyjeś powołanie, bo ja mam takie powołanie, ja mówię, człowieku, jeżeli ty zdeklarujesz się miłośnie, to cię wystrzeli. Rozumiesz? Jak barona Minhausena, człowieku. To był człowiek sukcesu dopiero. Jak wpadł z błotem, z koniem w błoto, to się potrafił za włosy wyciągnąć razem z koniem. On w to wierzył. Baron Minhausen. Taki wierzący człowiek. Bajka taka. Deklaracja serca doprowadzi cię do zasilenia realizacji powołania i wzrostu. Realnej realizacji powołania. Realnej realizacji powołania. Jest taki, dam wam przykład. Skontaktował się z nami człowiek, który jest ewangelistą. Stricte ewangelistą. I kontaktował, i on działał sobie sam na jakiegoś momentu. W pewnym momencie się skontaktował z nami i mówi tak, od lat słucham was, jestem zbudowany w ogóle tym, co waszymi kazaniami, tym, co robicie. Jesteście jedynymi ludźmi zasadniczo, przed którymi jestem w stanie się otworzyć. Miałem różne rzeczy, różne problemy w życiu, stricte na waszą rzecz. Wiem jedno, mówi, jestem w stanie dojść do pewnego momentu. Zbuduję na przykład jakiś przyczółek kościoła, tak? Ale trzeba, żeby ktoś tym się zajął, bo ja się tym dalej nie zajmę. Rozumiecie? Coś rozpoznał człowiek. Coś rozpoznał. A ilu jest takich, co dojdzie do takiego miejsca, zgromadzi 5-8 osób, tak? Przecież ja widziałem takie rzeczy, ludzie robiliśmy w kościołach takich, w których było czy tam 5-8 osób, wszyscy mieli od razu swoje nazwy. Kiedyś byliśmy w jednym kościele, to było człowieku, nie wiem, 4-6 osób, 4 z nich to była Rada Starszych. I oni mieli spotkanie Rady Starszych. I radzili nad tymi dwoma, co tam siedzieli. Czworo nad tamtymi dwoma, taki kościół. Ale oni, człowieku, wszystko tam mieli, wszystko tam mieli. Zbudowali uwielbienie, oni wszystko tam zrobili, człowieku. Ja to bym w domu siedział z tymi ludźmi. Rozumiecie, o co chodzi? Myśmy w domu siedzieli, Biblię czytali, ale tak się działo. Dopóki by to się nie zaczęło poszerzać krok po kroku. Mnie by do głowy nie przyszło, żeby dla 6 osób wynająć salę. Rozumiecie?
No ile oni tych pieniędzy zbiorą z tych 6 osób na tę salę? No przecież tam człowieku, no na litość boską. Jakby do głowy nie przyszło, żeby w ogóle stawać przed tymi ludźmi w niedzielę o 10:00, przed rządzili piątko ludzi i do nich kazania głosić. Ja tego w życiu nie zrobiłem. Z prostym przyczyniem, jakby się nie chciało. Ja bym z nimi w domu siedział. Byśmy się spotykali człowieku we wtorek wieczorem na przykład, wiesz co? Byśmy studiowali słowo, modlili się, w ogóle szli ewangelizować, działać dalej. Szlibyśmy zdawać egzaminy? Moim. Zdawać? Tak. Zuch, mamy kierownika królowi. Drugi Koryntian, 6:13. Drugi Koryntian, 6:13. Przeto zaś należy się odwzajemniać. Odwzajemnianie się to odpłacanie komuś tym samym, co on dał nam. Deklaracja serca jest odpowiedzią na to, co otrzymałeś. Na to, co otrzymałeś od Boga i na to, co otrzymałeś od człowieka. Zacznij zauważać, co otrzymałeś od ludzi, którzy są w twoim środowisku i zacznij być jaki? Wdzięczny. To proste. Jedyną prawidłową reakcją na okazaną ci miłość jest twoja wdzięczność. Dlatego jest napisane, należy się odwzajemniać. To jest myśl Chrystusowa. Ja na przykład rozwinąłem wdzięczność w sobie. Ja się przyglądam, co ludzkie serca robią dla mnie. I wiecie, co robią? Odwzajemniam się. W ten sposób uruchamiam bieg życia. Miłość, wdzięczność, miłość, wdzięczność, miłość, wdzięczność. To jest maszyna, to jest perpetuum mobile. Rozumiesz? To jest. Tego nie wolno zatrzymać. Tego, rozumiecie, Kościół tak żyje. To trzeba dostrzec. Dostrzec. Dostrzec, zobaczyć to. Na tym się skupić, nie szukać kwadratowych jaj. Rozumiesz? Trzeba się skupić na prostej rzeczy. Ja dzisiaj nie boję się deklaracji serca. Ja dzisiaj się w ogóle nie boję angażować. Ja dzisiaj, słuchajcie, w ogóle nie mam takiej granicy w sobie. Granicy, tak? Ja mam coś takiego, że tam nie przejdę za tą granicę, bo za tą granicę coś mi się stanie. Nic mi się tam nie stanie. Co mi się może stać? Nic mi się nie stanie za tą granicą. Nic. Ja pójdę tam, gdzie płynie miłość wobec mnie i będę okazywał wdzięczność. Rozumiecie? Wdzięczność będę okazywał. Żeby ludzie tylko chcieli zobaczyć, czym jest okazywanie wdzięczności. Jakąż rzeczą jest potężną. Jak ty chcesz uczcić Boga, jak nie wdzięcznością? Co ty tam? Rozumiesz, ty nic nie ukręcisz dla Niego. Ty nic na niego nie stworzysz, nie zrobisz. On wszystko ma. Kiedyś ktoś nam dał samochód. Tacy no, bogaci ludzie, no milionerzy, można powiedzieć, dali nam samochód. Jechaliśmy, się zastanawialiśmy, jak się im odwdzięczyć. I tak myślę, może im coś kupić, ale taka myśl, co kupisz milionerom? No ty możesz kupić, no tak? Ty, no co kupisz? Jak ty się odwdzięczysz milionerowi? No powiedz, no. No nie odwdzięczysz. No nie odwdzięczysz się w ten sposób. Jak ja się mogłem? Przyjechaliśmy z niczym. Dokładnie przyjechaliśmy z niczym. Siebie tam przywieźliśmy, usiedliśmy u nich przy stole i mówię, słuchaj, dziękuję ci w ogóle wielkie. Naprawdę jestem ci wdzięczny za to, co mi dałeś. Nie? Po prostu. Dziękuję ci. No jestem dla ciebie. No co ci mogę powiedzieć, tak? No jestem. Tak samo z Bogiem. Przychodzę do Boga, mówię, no co ci mam powiedzieć? No jestem. Już uratowałeś mnie, no to jestem. To teraz ja mam, jak ja mam żyć, tak? Powiedz, tak? Jestem gotowy w ogóle, wiesz, na różne rzeczy. I teraz, zobacz, to dalej idzie w człowieka. Ja spotykam człowieka, człowiek mi coś komunikuje, miłość mi komunikuje, ja przyjmuję, co, jestem wdzięczny temu człowieku. Wdzięczny. Należy się odwzajemniać.
Jeszcze dwie rzeczy pokażę wam. Rzymian 14, 19. Rzymian 14, 19. Dążmy jest do tego, co służy ku pokojowi, ku wzajemnemu zbudowaniu. Deklaracja serca nie jest pewnego rodzaju lajtowym produktem takim. Ona nie ma w niej coś takiego, że uda się lub nie uda. Deklaracja serca pociąga za sobą odpowiedzialność za budowanie życia innych. To jeżeli ja się deklaruję swoje serce, idę z tobą, to wiesz co, teraz ja od razu za tym idzie, ja będę budował twoje życie. Ja nie deklaruję mojego serca wobec ciebie od po prostu po hipisowsku. Wiesz o co chodzi, zamieszkajmy w komunie i miejmy wspólną koszulę. Wiesz o co chodzi, absolutnie, nie. To w ogóle to nie, to nie tak, to nie jest miłość na skłocie, to nie ten rodzaj. Deklaracja serca jest taka, że ja w ogóle wchodzę w twoje życie od razu z taką w ogóle myślą przewodnią, że moim zadaniem jest budować twoje życie. Jak deklarujesz swoje serce wobec kogoś, to wiesz, co musisz zadeklarować. Będę budował twoje życie. Będę budował życie tego człowieka. Będę budował życie tamtego człowieka. Moje życie będzie zbudowaniem dla jego życia. Moje życie będzie zbudowaniem dla ciebie, człowieku. Wchodzę do twojego życia i będę cię budował. Rozumiesz? To jest deklaracja serca. Ja nie wchodzę w twoje życie, żeby się pobujać. Jesteśmy razem i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Rozumiesz? Ja, ty i LSD. To nie ten rodzaj. Rozumiesz? To nie ten rodzaj deklaracji, że zobaczymy, co z tego wyjdzie. To nie ma, uda się, nie uda, zobaczymy. Jak W jest napisane. Deklarujesz swoje serce po to, żeby budować. Przyjdź od razu z potencjałem. Ty nie musisz wiedzieć dokładnie, co robić, ale musisz się zdecydować. Wiesz, co u Boga jest cudowne? U Boga, kiedy jest deklaracja, to przychodzi moc. Ludzie, zrozumcie to. Moc przychodzi na deklarację. Moc przychodzi na deklarację. Dlaczego? Czego my uczymy w ruchu wiary? Powiedz, a stanie ci się. Od września zaczynamy warsztaty wiary. Powiedz, a stanie ci się. Ja będę ludzi w ogóle uczył mówić. Ja nie wiem, co jeszcze zrobię, ale będziemy robili warsztaty w ogóle pozytywnego mówienia. Rozumiesz, o co chodzi? Bo tak, bo to... Rozumiesz, bo to jest to. Powiedz, a stanie ci się. Niech ci się stanie według słowa twego. Rozumiesz? Deklaracja serca pociąga za sobą odpowiedzialność za budowanie życia drugiego człowieka. I ostatnia rzecz u Mateusza 12:30. Ewangelia według świętego Mateusza 12:30. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. A kto ze mną nie zbiera, rozprasza. Brak deklaracji serca doprowadza do połowicznych relacji i zaangażowań. Jeżeli nie ma deklaracji serca, to rzeczy są połowiczne, częściowe, rozumiecie, o co chodzi? Na pół gwizdka wszystko. Brak deklaracji serca powoduje pozostawienie w sobie furtki, takiej furtki odwrotowej, a to jest nic innego jak religijno-humanistyczny lęk. Zostawianie furtek jest lękiem. To lękliwe. Nie pójdę głębiej, tak naprawdę, bo się boję. Czego się boisz? Zostawię sobie mostek, zostawię sobie odwrót. Coś sobie zostawię. Takie miejsce, żeby mógł się wycofać. Nie możesz sobie zostawić miejsca, żeby się wycofać. Rozumiecie? Jesteśmy ruchem przebudzeniowym. My się nie możemy wycofać. I kiedy ty wchodzisz w miłosną relację gdzieś, to ty nie masz, że ja się wycofuję. Nie wycofujesz. Brak tej
deklaracji serca to rozproszenie. Każdy człowiek, który nie jest deklarowany sensem, rozprasza i twoje życie też będzie rozpraszane, jeżeli w twoje życie będą wchodzić ludzie bez deklaracji serca i ty będziesz rozpraszał, jeżeli będziesz wchodził bez deklaracji serca. Po prostu, będziesz rozpraszał, coś tam rozproszysz. Tak to działa przecież. Jeżeli nie deklarujesz się sercem swoim, to cię nie ma. Kościół, grupa ludzi, która idzie do przodu razem, to muszą być ludzie, którzy mają deklarację serca. Wiecie, w kościołach się robi deklaracje na papierze. My nie robimy papierowych deklaracji. Jakoś tak mnie to w niczym nie pasuje. Ja w ogóle myślę, że to jest jakiś system lękowy. Pastorzy myślą, że jak mają kogoś na papierze, to mają go w kieszeni. A myślę, że tak nie jest. Że to nic nie znaczy. Myślę, że to jest psychologiczny ruch. Podparty różnego rodzaju lękami. Ale ja wierzę w deklarację serca. Ja wierzę w to, że jak dwóch idzie razem i są ze sobą umówieni, tak, to przy ich boku będzie padało 10 tysięcy. Za każdym ich krokiem. Tak to wierzę. Dlatego na przykład ja wierzę w siłę małżeństwa. Ja na przykład wierzę w siłę małżeństwa. Ja w to wierzę. Ja nie wierzę w siłę wolnych związków. Wiecie dlaczego nie wierzę w siłę wolnych związków? Bo ślub kosztuje 80 zł. Jak ludzie mówią, ja tam ze ślubem, ja mówię, ale ślub kosztuje 80 zł. No może stówkę teraz odskoczyło. Nie mamy druku w Polsce, wszędzie można wziąć ślub. A my to teraz mi wyjaśni, mówię tak, bo dlaczego nie chcesz tego ślubu, bo to jest ciekawe. W większości przypadków, tak, powodem jest to, że się ludzie boją w 100% zaangażować. Proste jak to. Jeżeli ktoś się boi w 100% zaangażować, tak, no to jest człowiek, który nie złożył deklaracji serca. Przecież to proste. Ja nie wiem. Dlatego ja wierzę, że jeżeli jest małżeństwo i teraz posłuchajcie, bo ktoś mówi, ale jest wiele małżeństw, to się rozpada. Ja wiem, że jest wiele, to mamy tu, ja nie mówię o tym, ja mówię o samej filozofii małżeństwa. Bo to, że ktoś coś się rozpada, to nie jest wynikiem tego, że filozofia jest zła. Tylko, że ludzie są zaburzeni. Rozumiesz, o co chodzi? Że źle wybrali, że nie sięgnęli prawidłowo, że nie rozpoznali, że nie umieją, to w ogóle to jest to. Rozumiesz? Też jest to, że ktoś się nawrócił, a tamta osoba jest nienawrócona. Rozumiesz? Że następuje taka formuła patologiczna. Różne rzeczy są, różne. Ale nie dlatego, że sama filozofia jest zła. Sama filozofia jest różna. Mogłeś się przejechać na 10 małżeństwach, rozumiesz? Co nie oznacza, że nie masz się pobrać po raz 11. Pobierz się po raz 11. Weź sobie faceta z nieba, weź sobie kobietę z nieba, stwórz normalny związek i koniec, bo filozofia małżeństwa jest prawidłowa. Bo to jest deklaracja serca, więc się nie ma co bać. Rozumiesz? Nie można o każdej kobiecie i mężczyźnie, który miałby stać się mężem czy też żoną, myślę, że to jest, wiesz, przyszły były mąż, tak? Bo tak w ten sposób się myśli, to się nigdy daleko nie zajdzie. Tam przyszła wymarzona. Tak. Deklaracja serca. Prawdziwa. Ludzie, wiele przeszliśmy różnych trudnych rzeczy w życiu. Jesteśmy w różnym wieku, przechodziliśmy różne naprawdę rzeczy. Zawiedliśmy się na innych ludziach, zawiedliśmy się często na sobie samych. Zawiedliśmy się na niedowiarstwie naszym, rozumiecie, na różnych rzeczach się zawiedliśmy. Co w ogóle nie oznacza, że możemy odrzucić prawidłową rzecz, którą jest deklaracja serca. Nie odrzucajmy. Nikt. W naszych życiach osobistych i w naszym życiu społecznościowym nigdy tego nie odrzucajmy. Stwórzmy coś, tak?
co będzie się toczyło i toczyło i toczyło i zostawiało potężny ślad. Potężny ślad, naprawdę potężny ślad. To jest taka moja myśl związana z wewnętrznym życiem Kościoła. Weźcie to, ten chleb i to wino. Jak będziecie jedli teraz, to chciałbym, żebyście byli świadomi tego, że można deklarować swoje serce i że należy deklarować swoje serce. I jeżeli widzisz, że twoje serce nie jest deklarowane wobec ludzi, na przykład w tej wspólnocie, to taką decyzję podejmij dzisiaj. Zrób taką rzecz. Ja zrobiłem. Weźcie to rozdacie. Ja tego nie żałuję. Ja się zadeklarowałem. Ja nie żałuję tego. I nie boję się, że ktoś mnie zawiezie. Ludzie mnie ciągle zawodzą. Tylko, że to, że mnie ktoś zawodzi, to mi się nie świadczy. Ja wierzę w Kościół, tak jak wierzę w Boga, tak wierzę w Kościół. Tak jak zadeklarowałem swoje serce Jezusowi, tak też zadeklarowałem swoje serce Kościołowi. Ja nie mówię o religijnej organizacji, bo my nie jesteśmy o religijną organizacją, my jesteśmy Kościołem Żywego Boga. Jesteśmy Kościołem Żywego Boga. Deklaruj swoje serce, bez Panie Boże, ja mam opory, ale ja się decyduję. Ja deklaruję swoje serce. Ja będę za tym szedł. Pomóż mi w tym. Powiedz mu to dzisiaj. Powiedz mu to dzisiaj. Muszę przemawiać z tym pianinem. Ojcze, dziękujemy Tobie, że Ty dałeś nam Twoje słowo, które pokazuje nam, jak ważną rzeczą jest deklaracja serca. Ojcze, ja Tobie dziękuję, że kiedy nasze serce podejmuje decyzję bycia z innym człowiekiem, świętym człowiekiem, brania udziału w jego życiu, poświęcenia się, to Twój Święty Duch wzmacnia nas, gruntuje i prowadzi w sposób przyspieszony do realizacji naszego powołania. Duchu Święty, ja modlę się za ludzi. Dziękuję Tobie, że nasze serca deklarują się, podejmują decyzję bycia razem, poruszania się do przodu razem, wspierania się wzajemnego, dbania o siebie. Duchu Święty, ja chcę, żebyśmy mieli jedną myśl, zawsze byli jednego zdania. Żebyśmy potrafili stanąć twarzą w twarz przed każdą najcięższą sytuacją i przed każdą największą opresją demoniczną i zwyciężyć. Żebyśmy jak bryła, jak potężna bryła ognia przebijali się przez diabelskie zapory. Ojcze, ja chcę, żeby na naszej drodze nic się nie ostało. Ojcze, ja chcę, aby każdy człowiek tutaj w kościele był jak ognik w tej kuli ognia. Ja chcę, żeby płonął. Ojcze, ja chcę, żeby ludzie nie bali się składać ofiary ze swojego życia. Żeby nie obawiali się. Ojcze, my z tego miejsca, u którego Kościoła przeklinamy wszelkie lęki. Ojcze, w imieniu Jezusa, my w imieniu Jezusa zamykamy wszelkie furtki, które gdzieś były pootwierane, takie furtki powrotów. I ustanawiamy, Ojcze, w imieniu Jezusa, że jesteśmy zdeklarowani wobec siebie. Ojcze, my poszukujemy prawdy teraz w sobie. Ojcze, naucz nas chwytać prawdę w sobie nawzajem. Ojcze, naucz nas komunikować miłość. Ojcze, naucz nas tego. Duchu Święty, my potrzebujemy wejść w kolejny etap, Ojcze. W kolejny etap, który będzie etapem
jeszcze większego żniwa, Ojcze. Ojcze, chcemy jeszcze więcej ludzi przyprowadzać do Ciebie, Jezus. Chcemy jeszcze więcej manifestować Twojej mocy wszędzie. Dlatego bardzo potrzebujemy, Ojcze, aby nasze serca były zdeklarowane, Ojcze, jako jedna wielka kula ognia. Potrzebujemy tego Duchu Świętego. Pomóż nam, Duchu Święty, przejść wszelkie animozje, wszelkie problemy ze sobą nawzajem. Zapraszamy Cię, Duchu Święty, do tego wszystkiego. O, karalara, parlety, kiedy lepiej wolny ze Jezus. Jeszua, niech anki de lordy, kiedy lepiej zraje, lepiej kiedy de lordy. Jeszua, niech anki de lordy, kiedy lepiej lordy, kiedy lepiej lordy. Bogiem jedności myśli, jedności zdania. Ty nas zjednoczyłeś w prawdzie. Ty nas ugruntowałeś na prawdzie. Boże, nie mamy żadnych problemów z kochaniem teraz już. Potrzebujemy tylko unormowania naszej duszy. Tylko tego duszy. Ludzi i mówiły, że mogą żyć w izolacji.